Просто за такі пуцки. Так, о, рани. Так і суч. І ти то злапали? Дзіще рано, так. Для дзічаку. Бо, філе тих мушек тутай єст. Погода дзіще файна. Робимо тест. Так, будемо ловити тільки на... Чи я буду ловити тільки на вучки. Zobaczymy, co z tego wyniknie, aż się boję. Co to ty myślisz? Ja w tyda nie wierzę. No i to jest komentarz. Pierwsza już. Jeszcze nie odpłynęliśmy. No i jest pierwsza rybka, nie zdążyliśmy wypłynąć. I jest na... Trubuczku. Patrz. No siedzi, trzyma się na... No. Ale można fajnie łapać, bo nie trzeba, bo nie ma kotwiczki. Zobaczcie, tak się zaczepiła i teraz obalamy mit o zębach. O wyrywanych. Bardzo sympatycznie. Ajajajajaj, się obraca mocno. Drugą stronę. Tak jest, ona właśnie się obróciła i dlatego się zaplątała. Ale ogólnie koncepcja jest taka, że nie ma wcale dużo odczepiania. Fajnie łapać, można złapać jak się chce. No dobra, czerwona włóczka. Tak wygląda, zobaczcie. Tylko tutaj, o, tylko z tej strony jest, jest zaczepiona, nie? Jakby ją tu wyplątać, tak na szybko. Nie, nawet słuchajcie, nawet przy wyplątywaniu nie ma problemu. Nie ma problemu przy wyplątywaniu, tylko że one się zużywają. Cztery belony i chyba trzeba wymienić. I ja cię będę katować, słuchaj. Ja mam przynęto od 20 minut w wodzie i nic. No, a mi co już coś się łapie. PZW. No, ostatnio nie brałem. 20 minut w wodzie i zobaczcie, nie ma śladu po cielsku. Ale po włóczce też nie ma śladu, prawda? Możesz. Dwie kotwicy. No to masz. I teraz ludzie będą mówić, że dłużej ci zajmie wyplątywanie z tych kotwiczek. Niż z mojej włóczki, nie? Jest, to na pewno. Ale trzeba sprawdzić ten pojedynczy hak, czy się jak będzie działo. Z hakiem pojedynczym. Wiesz co, jeden chłopak łowił z plaży. No. Mówił, że całkiem nieźle. Nie wiem, w których miejscach on łowił, może w bardziej zaczepowych, nie? Aha. Patrz, zielona włóczka. Na zieloną włóczkę nie chcę określić. Jo, mała przerwa w wędkowaniu, idziemy zatankować, no i słuchajcie, może tak, pokażę wam jak to mniej więcej wygląda. Tak wygląda włóczka po trzech belonach, jest troszeczkę już taka wytargana. To tutaj, ta część podejrzewam, że już nie działa. Było już po trzech belonach czuć, że one się no, nie zacinają. Natomiast spróbowałem też czerwona. Czerwona po jednej belonie już też troszeczkę jest pourywana. Czyli minus tego na pewno taki, że trzeba będzie częściej zmieniać te włóczki. Myślę, że tak logika by nakazywała tak po pięciu belonach nawet, bo tak wygląda, zobaczcie, oryginalna, jest taka fajna, przyokrągła. Tak wyglądają włóczki, które już belony skubnęły. Tu mamy trzy belony, tu mamy jedną. No. Tutaj też jedna albo dwie były. Także tak to mniej więcej wygląda. I tu widać, o, po tym ogonku widać, że ona już jest częściowo zużyta. Weźmiemy to też do studia i zobaczymy, spróbujemy to rozprostować. No i na koniec oczywiście zobaczymy, jak to się układa. Czy na pewno jest do wyrzucenia, czy może jeszcze gdzieś się nada. Okej, okay, jest. Ooo, ładnie. Michał ciągnie. Mamy nowy kolor. Prawdę mówiąc, nieistotne jaki kolor, one wszystkie dobrze biorą. Ta się na fest zaplątała. Teraz wyciala wypierdolić, wyciala nie wiem. Ale włóczka jest uratowana, spoko. A ryby nas nie lubieją. Nie. No, no właśnie! Patrz, nie lubię! Musisz częściej gadać, że nie lubię! Michał, co? Ale że ty tak, wiesz, łapiesz to pięknie, kurde, nie ma tych kotwiczek.
To jest mistrzostwo świata. O której godzinie bierze belona? Nie ma takiej opcji, że godziny są ustalone. Ryba jak chodzi, to chodzi i bierze. A jak nie żeruje, to nie żeruje. Nie będzie ani z rana żerować, ani z wieczora. Czyli to, że mówią, że z rana najlepiej i po południu? To jest głupota. To jest głupota. Nikt nie stwierdzi. To trzeba być dzień w dzień, w kilka dni i wtedy można to zauważyć, że to jest w ogóle nieprawda. No dobra, Gregor, ale jakbyś miał powiedzieć, ile razy byłeś już na belonie? O Jezus, chłopie, to szkoda gadać. Michał, też ciągnie? No to mówię, że na stopie my jesteśmy. Zobacz, idealnie na stopie. I kolej. O, ta tu posiamotała trochę. Nie, zobacz. Tych kotwiczek. No tak ja nie dam rady złowić na tą włóczkę. Nie? Nie, nie, tak się nie. Wyjątek potwierdza regułę. Proszę bardzo, też mam glony. A jest. O, taka łatwa. No. Zaszło. Powiedziałeś. Tak podglądałeś, ale się nie skusiłeś na to, żeby spróbować na włóczkę połowić. Skuteczność, nie wiem, moja blacha, ta kula zrobiła dzisiaj robotę. Wcześniej, czy na tą blachę kiedyś złowiłem bardzo fajnego szupaka dużego na żarnowcu. No, rozmawialiśmy, że właśnie jakieś wyprofilowanie tej blachy najwidoczniej w wodzie robi dobrą robotę i bawi po prostu drapieżniki. A co do tej włóczki, no nie jestem do końca przekonany, musiałbym sam spróbować, zobaczyć. Ja do końca nie jestem przekonany, jednak tak jak mówił Jarek, powiązanie, dobry kij, dobra blaszka łowna, dobra pracująca, czyli ta układ, która się sprawdza. Aczkolwiek zainteresowanie były, też łapałeś ryby i nie było żadnego problemu typu takiego, że nie można wyplątać tej ryby, czy nie można wyjąć jej z dzioba włóczki. No i pomysł jest taki, no mówiłem, że można mieć dwie blachy z włóczką, wyciągasz rybę, odpinasz blachę, zarzucasz drugą, tak. Ryba pracuje, a włóczką się bawisz później na rybie, nie? No trzeba tak popróbować może, to jeszcze trochę czasu. W naszych warunkach tutaj Zatoki Puckiej pierwszy raz spotkałem się właśnie u ciebie z tym, że łapiesz w taki sposób. Może to i będzie skuteczne w przyszłości, lepiej niż kotwiczki czy haki pojedyncze. Pożyjemy, zobaczymy. No i właśnie zauważyliśmy to, że jak koledzy mieli zielsko na kotwiczce, no to przestało brać, nie? Nie było brań. Nie było. I tak samo, słuchajcie, zielona włóczka też masakra. Godzinę czasu miałem w wodzie i zero brania, słuchajcie, zero brania, jak jest zielona włóczka. A belona ją kojarzyła właśnie z zielskiem, tą zieloną włóczkę, dlatego nie brała. Całkiem możliwe, albo w ogóle ten zielony kolor u nas po prostu nie chodzi. No ale czerwony, biały, nawet niebieski. Niebieski też szedł, no i fajnie. Sprawdzało się. No. Zielony nie polecamy. Nie, zielonego nie polecamy. Trzymajcie się, cześć!